każdego dnia wyznaję, że jestem nowym stworzeniem, że wszystko mam w Jezusie Chrystusie, wszystko to stare przeminęło. Dziś kiedy śpiewaliśmy pieśń, że żyje we mnie Chrystus, nie żyje już się, ale żyje we mnie Chrystus i nie ogranicza mnie nic już. I przyszło do mnie słowo, które wszyscy powiedzą, wiemy, znamy. Ja dziś Ci powiem, nic się nie ogranicza w duchu w Jezusie Chrystusie. Ogranicza Cię Twoja dusza niezmieniona, Twój umysł niezmieniony, nie poddanie się prawdzie, którą jest Jezus Chrystus, nie poddanie się Bożemu Słowu, bo Słowo to Jezus. To Chrystus, to nikt inny, to Ono tylko nie ogranicza Cię w niczym. Kiedy Ty masz ciągle problemy ze sobą, ciągle są nawroty, to znaczy, że ten Chrystus jest ograniczony w Tobie, przez to jest ograniczony, przed Twoją niepoddaną duszę i umysł. Tylko wiara. Ja powiem dziś tu na podstawie swojej wiary, która funkcjonuje, ale tylko w Bożej miłości, która jest rozlana w sercu każdego nowonarodzonego człowieka. Kiedy przez wiele miesięcy nie mogłam wstawać z bólu kręgosłupa, bo mój kręgosłup był w bardzo złym stanie, był, powtarzam, i cierpiałam ból, że rano zgrabywałam się i już mówiłam, Boże, nie wytrzymam. I czasami nawet mówiłam to do mojego syna czy do swojej, nie dam rady. Ale jednocześnie od razu przychodziło mi, Boże, albo Ty jesteś kłamcą, albo ja nie wierzę w to. I utrwalałam się, i znawałam słowo prawdy, i będę, i chociaż szłam, i powstrzymywał mnie ból, który mnie tak dotykał, że mi się robiło niedobrze, ja wstawałam i mówiłam, idę z wiarą, i będę szła coraz lepiej, i będę szła coraz lepiej, a Ty musisz odejść, diable, bo jesteś pod moimi stopami, bo ja mam władzę i moc, żeby Cię powstrzymać, bo Chrystus umarł za mnie, ja w to wierzę, wierzę, i nikt mnie nie zatrzyma w tym, dlatego dziś do Ciebie mówię, Kościele, wierz, ale choć w wierze w Bożej miłości. Boża miłość jest inna niż ludzka. Ucz się chodzić w Bożej miłości przez bycie ze Słowem Bożym, przez wertowanie wersetów, które mówią, czym jest Boża miłość w Tobie, to jest zupełnie coś innego niż ludzka miłość. A wiara będzie w Tobie wzrastać, kiedy będziesz chodził w miłości, w miłości. Ucz się, ja się uczę. Dużo już wiem. Ale ciągle uczę się chodzić w miłości. Nie zawsze to jest łatwe i proste, ale wierz mi, warto. Warto, bo w ten sposób zwyciężamy każdego dnia i ja zwyciężam. I mówię, ból musi odejść. I choć jeszcze teraz nieraz wraca, to ja nie wierzę w to, co widzę, ale wierzę w to, co Ty, Panie, zrobiłeś dla mnie. I nic tego nie zmieni. I żeby nie wiem, co się działo, nie cofnę się. Życzę Tobie, Kościele, każda osoba, która nawróciła się z Bożego Ducha, uwierz, uwierz i chodź w Bożej miłości, a zwycięstwo masz zapewnione. Amen. Amen. Wiecie, kiedy człowiek myśli sobie, że to nie kosztuje, to się myli. Miłość trzeba pielęgnować. Wiara rośnie wtedy, kiedy ja przebywam z Bogiem, a przebywam z Bogiem, jeżeli ja jestem, ja mam zrozumienie, że ja tak kocham Boga. Wiecie, jak ja kocham Boga? Co to jest dla mnie kochać Boga? Dla mnie kochanie Boga opiera się na dwóch rzeczach. Na tym, że ja wierzę, że On mnie kocha i na tym, że ja Mu oddaję swój czas. I koniec. Ja Mu oddaję swój czas. Ja sięgam po Jego rzeczy, po Jego Słowo. Ludzie mówią, nie czytam Biblii, bo jak mnie Bóg pobudzi, to będę czytał Biblię. Ja nie się nie modlę, jak mnie Bóg pobudzi, to ja się będę modlił. Ja mówię, zdechniesz. Zdechniesz. Będziesz żywy trup. Będziesz w duchu żywy, a reszta będzie martwa. Będziesz chodził jak zombie po tym świecie i nie wiedział, o co kamam. Ja nie czekam, aż mi się zachce. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie wiem, w ogóle, czy ktoś ma takie coś, może ludzie takie coś mają, że im się człowieku o 5 rano chce Biblię czytać. Ja nie wiem, czy komuś chce przeczytać Biblię. A ja Biblię znam właściwie na pamięć. Ktoś powie, po co Ty czytasz Biblię? Ja mówię, wiesz co? Bo kocham Boga. Ja kocham Boga. Ja tak znam Biblię, że jak ja sobie przypominam jakieś wersy, to ja wiem, w którym miejscu on gdzie leży. Ale ja kocham Boga, bo to jest Jego Słowo. Rozumiesz? Napisałem już więcej psalmów niż jest w Biblii.
Ale dalej czytam te stare psalmy. I wiesz, co się dzieje? Dlatego, że ja to robię, tak? To wiara moja rośnie. Przebywam z Bogiem.